Dariusz Durda, trener Elany Toruń. Panie trenerze, jaki był dla Pana mijający rok 2010? No cóż, no mogę powiedzieć, że bardzo udany, w związku z tym, że no, utrzymaliśmy się w tej drugiej lidze i to nie było łatwym zadaniem, bo oczywiście no, każdy chciał się utrzymać, nam się to udało. W ostatnim meczu wygraliśmy z Zieloną Górą i byliśmy bardzo szczęśliwi. Przede wszystkim udała nam się jedna rzecz, tutaj reorganizacja naszego klubu przy pomocy, przy przyjazności pana prezydenta Zaleskiego udało się stworzyć spółkę, co mu bardzo za to dziękujemy, bo to był takim promotorem, który no, wydźwignął ten nasz futbol z takiego wielkiego dołu, w którym już byliśmy. Oczywiście słowa uznania tutaj dla dyrektora wydziału, pana Więckowskiego, który był sprzymierzeńcem i generalnie, który nam bardzo pomógł w tym, żebyśmy to upragnione utrzymanie sobie zapewnili. No i cała struktura w tej chwili klubu z panem prezesem Żbikowskim, który tu naprawdę jest z nami, który gdzieś swoją osobą robi wszystko, żeby było wszystko poukładane, co nie jest łatwe, bo wiadomo, jaka jest sytuacja klubu, jaka była, że mamy jeszcze troszeczkę długów, to wszystko na dzień dzisiejszy zostaje spłacone. Ale rok był naprawdę bardzo udany, zajęliśmy 6. miejsce w lidze, drużyna jest poukładana z charakterem, wszystko jest wypłacane na czas, tylko i wyłącznie my mamy się skupić na tą szkoleniowcy, żeby drużynę układać, żeby skupić się na kwestiach szkoleniowych, a to jest dla nas najważniejsze. Wielkimi krokami zbliżają się nadchodzące święta Bożego Narodzenia oraz Sylwester. Gdzie spędzi je Dariusz Durda? No tak, właśnie. 20 grudnia mamy takie fajne spotkanie wigilijne w Central Parku z panem prezydentem Zaleskim, z czego się ogromnie wszyscy na pewno cieszymy. Święta oczywiście w gronie rodzinnym, tak jak co roku, z dwoma synami, z Damianem, Arturem. To jest taka tradycja już właściwie, gdzie spotykamy się tutaj w naszym domu, bo Damian mieszka już w Toruniu, a Artur jeszcze się tutaj uczy w Bydgoszczy, więc na pewno będzie atmosfera bardzo rodzinna. Jeśli chodzi o Sylwester, to jeszcze kwestia dogadania się z żoną, może na jakiejś prywatce ze znajomymi, może w jakimś lokalu, jeszcze troszkę czasu jest, mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia i na pewno się będziemy cieszyć z tego roku, że był naprawdę udany, żeby następny rok, który będzie jeszcze bardziej radosny, udany, a przede wszystkim żebyśmy go w zdrowiu i w spokoju spędzili. Nie może się pan doczekać jakiejś wigilijnej potrawy? Oczywiście, no tutaj oczkiem w głowie u nas to jest taka rybka, która, my się śmiejemy to w gronie chłopaków, że rybka, która lubi pływać, czyli w odcie, mały karpik, do tego oczywiście pierogi w barszczu. To są takie potrawy, gdzie właściwie się robi raz na rok i też nie możemy się doczekać. Uczestniczymy oczywiście wszyscy w robieniu tych świetnych potraw, aczkolwiek tu prym na pewno wiedzie moja żona, która jest świetnym kucharzem, która robi to wszystko, przygotowuje i dziękuję jej za to. Niebawem rozpocznie się rok 2011, który dla Pana może być wyjątkowy, gdyż Elana wciąż ma realne szanse na awans do pierwszej ligi. No właśnie. Ten upragniony awans byłby spełnieniem marzeń sportowych Dariusza Durdy? To znaczy, czy spełnieniem marzeń? Na pewno w tym klubie by był jakąś cząstką do tego, że jednak ta praca, którą wkładam w ten klub drugoligowy, nie pójdzie na marne. Na pewno byśmy się bardzo z tego cieszyli, że ten awans byłby i dla Torunia też by była jakaś coraz większa promocja. Aczkolwiek to nie będzie łatwe zadanie. Tak jak powiedziałem, jest kilka zespołów naprawdę bardzo zdeterminowanych do tego, żeby awansować. Ale tak jak powiedziałem, gdzie 5-6 się biło, tam jeden korzysta. Mam nadzieję, że to będzie Elana i wszyscy będziemy świętować, cieszyć się. Jak nie z awansu, to przynajmniej z jak najlepszego miejsca. Tego sobie życzę drużynie, kibicom, którzy mam nadzieję, że w większej ilości będą przychodzić, będą się cieszyć, pełne rodziny będą przychodzić, tak jak kiedyś to było za moich czasów, kiedy grałem. Mam nadzieję, że tak będzie i tego sobie życzę w następnym roku.